6 stycznia, tego grudnia, zdążyliście na Wigilię. Dokładnie, zdążyliście, żeby przyjechać do kraju, także no, można powiedzieć, że była to podróż pewnie i życie, ale i dookoła świata. Aż boję się zapytać, ile państw zwiedziliście, bo myślę, że mogłoby nam czasu na te rozmowy zabraknąć. To zacznijmy od tego, od czego zaczęliście swoją podróż? Zaczęliśmy od Bangkoku, od Tajlandii. Wzięliśmy samolot, polecieliśmy, bilet w jedną stronę. No i dalej to już samo poszło. Z kraju do kraju, z miasta do miasta. Azja Południowo-Wschodnia, Australia, Nowa Zelandia, Ameryka Południowa, później krótka przesiadka w Afryce i jesteśmy w Polsce. I to są właśnie efekty tej podróży, to są zdjęcia z podróży dookoła świata. Co w tej chwili widzicie? Boliwia. Niesamowity kraj, który nas zaskoczył pod każdym względem. I ludzi, wspaniałych Indian, i natury. To już ta pustynia solna, niesamowite wrażenia, jedyne na świecie miejsce takie. No, mieliśmy bardzo dużo też przygód związanych z kulturowością osób, które odwiedzaliśmy w danych krajach. Pani Aniu, taka najciekawsza albo najdziwniejsza przygoda, która wam się trafiła? Ja myślę, że to też wizyta w Indonezji podczas pogrzebu tamtejszych chrześcijan, którzy są małą grupą, a łączą swoje wierzenia z wierzeniami trochę duchowością taką natury, powiedzmy. I to jest połączenie chrześcijaństwa i tej natury. Niesamowity miks, poświęcają bawoły, świnie, zwierzęta ku temu, żeby właśnie osoba, która zmarła, szybciej trafiła do nieba. Jest to niesamowite przeżycie, bardzo realne, bardzo poruszające, ale to był pierwszy pogrzeb, na którym byłam, na którym nikt nie płakał. I to też jest takie zderzenie z tym, jaka jest różnica u nas w obchodzeniu takiego obrządku. A dla pana? Dla mnie chyba najbardziej taką poruszającą wizytą była wizyta w Nepalu. I nasz trekking, który trwał prawie ponad 20 dni dookoła masywu górskiego Annapurny. I to dla mnie było niesamowite przeżycie, widoki przepiękne i to zmierzanie się z tą naturą, poznawanie tych ludzi, którzy tam mieszkają, którzy żyją na tych niedostępnych, można powiedzieć, terenach i jakoś sobie radzą, są bardzo mili, otwarci. Naprawdę coś wspaniałego. To nie jest tak, że wzięliście plecak i postanowiliście sobie wyjechać, bo oczywiście za tym szły pewnie ogromne przygotowania. Też musieliście pewnie poznać kulturę poszczególnych regionów, poszczególnych grup etnicznych. Jak długo się przygotowywaliście do tej podróży? Wbrew pozorom nie jest to jakieś wielkie przygotowanie. Najpierw musieliśmy uzbierać pieniądze. W ogóle najpierw musiała przyjść ta decyzja, że jednak wyjeżdżamy, bo z tym wiązało się to, że musieliśmy się przygotować zdrowotnie do tego. Musieliśmy przejść odpowiednie szczepienia. Później się przygotowaliśmy od strony sprzętu, ale to też nie było jakoś... A skąd taka decyzja? Bo właściwie trudno chyba zostawić takie swoje normalne życie, które się wiedzie w Polsce, między innymi pracy, bo wiem, że pracujecie. Tak. I podjąć taką decyzję, że nie ma nas prawie na rok. Ja myślę, że to wynika z tego, że w nas zawsze siedziało coś, co pchało nas do przodu. I teraz, jak patrzę na to, jak otwarty jest świat, nie skorzystać z tej okazji byłoby po prostu zmarnowaniem czegoś. A przed tym, jak założymy rodzinę, bo niedługo bierzemy ślub, zanim będziemy mieli dzieci, uznaliśmy, tak, że po prostu łatwiej, zrobimy coś łatwiej będzie tylko jednak dla siebie. Samemu odbyć taką podróż, chociaż nie wykluczamy takiej podróży w przyszłości. Przedślubna. Podróżą przedślubną, dokładnie. Także tak. A jak zareagowali wasi znajomi, wasza rodzina, jak zareagowali również i pracodawcy, że was po prostu w pracy nie będzie rok? No Ania niestety musiała rzucić pracę przed wyjazdem, więc teraz będzie poszukiwać pracy. Ale Mariusza pracodawca jakby... Otwarcie przyznam, że... Ja przyznam szczerze, że szedłem z myślą, że będę musiał tą pracę rzucić i powiedzieć, że jednak odchodzę, a oni mi zaproponowali rok urlopu, więc dla mnie myślę, to było że jesteśmy... coś idealne rozwiązanie. Spójrzmy na zdjęcia, które mamy od was. Opowiedzcie trochę właśnie, co w tej chwili widzimy. To są właśnie dzieci ustrojone, przygotowane w tradycyjnych strojach na ten pogrzeb, o którym wcześniej mówiłam. To jest pustynia solna w Boliwii z flagami z całego świata. Są tam takie niebywale ogromne kaktusy na wyspie, gdzie dookoła jest wszędzie sól. Właśnie widać, ja leżę na soli. Jest ogromna, wspaniała widoczność tam i bardzo przejrzyste powietrze, stąd można robić takie zdjęcia. To też jest właśnie zdjęcie z pogrzebu. Na pogrzebie było prawie 1000 osób. To jest pustynia między Boliwią a Chile.
gejzery, niesamowite miejsce na wysokości 4000 metrów jest tak. Gotuje się ziemia, coś pięknego. To są nasze domki. Przez wiele dni mieszkaliśmy. Tak, na plaży. Się na plaży. Jak się planuje taką podróż? Mieliście wszystko ustalone, że w tej miejscowości, w danym kraju śpimy tu i tu, robimy to i to, zwiedzamy nie, to i to. To jest bardzo spontaniczne. Nie, staraliśmy się unikać takich rzeczy, żeby za dużo nie planować, bo uznaliśmy, że jeżeli coś bardzo zaplanujemy i będziemy czegoś oczekiwać, to będziemy się później zawodzić. Więc woleliśmy to przyjmować wszystko tak jakby to, co nam los przyniesie. Oczywiście czytaliśmy wcześniej jakiś przewodnik, gdzie warto pojechać, co warto zobaczyć, gdzie się można zatrzymać, powiedzmy, w niezbyt drogiej cenie, także no... Często też zmienialiśmy zdanie pod wpływem innych podróżników. Jechaliśmy z kimś autobusem, ktoś mówi, słuchajcie, wysiądźcie tutaj z nami, bo naprawdę warto. I tak trafiliśmy na przykład na Togean Island na północy Indonezji. Miejsce, w którym nie ma bieżącej wody, prądu, a patrząc na zdjęcia można powiedzieć, że to raj na ziemi. Tak. I nie żałujemy żadnej decyzji tak naprawdę, którą podjęliśmy. Jak przyjmowali was ludzie? Który kraj jest taki najcieplejszy pod względem właśnie przyjmowania turystów? Na pewno Azja Południowo-Wschodnia, tak. Bo Indianie z Ameryki Południowej to jednak zamknięty bardzo naród. A to, co się działo w Azji, no Indonezja... Najbardziej otwarci ludzie są w Indonezji. Co dziwne, można by było powiedzieć, generalnie jest to kraj muzułmański i jednak ludzie mają no, takie dziwne uczucie, że tam może jednak nie będą dobrze przyjęci. My byliśmy chrześcijanami, oni byli muzułmanami, a tak naprawdę nie było żadnej bariery. Było to coś wspaniałego. Ludzie mega uśmiechnięci, otwarci. Pyszne jedzenie, tak. Błędne jedzenie. Myślę, super. Że to też łączyło po prostu przy stole wszystkich domowników razem z nami. Więc... Jakąś kuchnię przywieźliście tutaj do Polski dla waszych znajomych, dla waszych rodzin? Tajska i wietnamska również. Tak, tak, zdecydowanie. No, będziemy tutaj właśnie eksperymentować i zachęcać naszych rodzin. A pod względem przyrodniczym, który kraj zrobił na was wrażenie? Nepal i Boliwia. Nepal, Boliwia, na pewno Nowa Zelandia, no Indonezja również. Wulkany na Indonezji to jest po prostu przeżycie nie z tej ziemi. No generalnie nasza podróż była bardziej przyrodnicza, bym powiedział, niż miejska. Niż właśnie, jaki był klucz doboru poszczególnych krajów, poszczególnych państw, miejscowości? Jak to robiliście? My chyba trochę lubimy się zmęczyć. Szukaliśmy miejsc, w których można pochodzić, pozwiedzać, wspiąć się, zobaczyć jakieś jezioro. Więc myślę, że trochę pod tym względem szukaliśmy. Też chcieliśmy odwiedzić przyjaciół, którzy rozsiani są po całym świecie, więc i w Indonezji, w Australii, w Nowej Zelandii odwiedzaliśmy przyjaciół. Dużo podróżowaliśmy też za pomocą couchsurfingu, czyli odwiedzania osób, które udostępniają, nieznajomych osób, które udostępniają swoją kanapę podróżnikom. I tak poznaliśmy po prostu ludzi, którzy mają serce na ręku. Ale macie z tymi osobami kontakt? Tak, właśnie. Więc to jest naprawdę coś niesamowitego. Ktoś ci oferuje możliwość zamieszkania u niego na kilka dni. I to właśnie to jest fajna sprawa, bo ci ludzie, w przewodniku nigdy tak nie będzie napisane, jak oni potrafią pokazać to miejsce, w którym oni mieszkają. Opowiedzieli nam miejsce, do których warto iść, gdzie nie warto iść, co warto zobaczyć. Pokazali swoją kulturę, swoją kuchnię, więc no, coś wspaniałego. Jakieś plany na 2014? Czy na razie podróż dajecie sobie... Podróż może pojedziemy na Islandię, co by było bliżej. Właśnie chciałam zapytać, czy w ogóle jakieś miejsca jeszcze wam zostało do zwiedzenia, ale pewnie im, tak. Im dłużej podróżowaliśmy, wydaje mi się, że lista się wydłuża. Więc... Także mamy wrażenie, że zobaczyliśmy taką minimalną cząstkę świata, bo jednak tych krajów nie było dużo. Chcieliśmy te kraje, które jak już odwiedzaliśmy, jak najbardziej wyeksplorować, zobaczyć jak najwięcej w tych krajach, więc nie chcieliśmy przeskakiwać z kraju do kraju, bo to byłoby generalnie byśmy byli cały czas w drodze, a chcieliśmy tam pobyć trochę, zobaczyć jak ludzie żyją. Więc. No i jest tego czwartego powrót, akurat na Wigilię, aż boję się zapytać jak zareagowały rodziny, bo pewnie rozmów było bardzo dużo, pewnie do białego rana. Najśmieszniejsze było to, że my jakby powiedzieliśmy swoją rodziną, że przylatujemy później. Czyli jeszcze niespodzianka. To była niespodzianka. To była nasza niespodzianka, że weszliśmy tuż przed Wigilią, pokazaliśmy się z czapkami Mikołajów na głowach. Z kolędą na ustach. Z kolędą na ustach, dokładnie. Dla nas to było ogromne przeżycie, dla nich też. Ja myślę, że nie mogliśmy zakończyć tego inaczej. Anna Domańska i Mariusz Sionek. Jak państwo widzieli, słyszeli, wyjątkowi ludzie, którzy rozpoczęli swoją podróż 6 stycznia, zakończyli 24 grudnia. Uwielbiam rozmawiać z podróżnikami, bo człowiekowi się wydaje, że dużo podróżuje, a potem...
w starciu z różnymi opowieściami okazuje się, że jednak jest dużo jeszcze miejsc do zwiedzenia i do nadrobienia w tym podróżowaniu. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie. Dziękuję. Szczęśliwego również. I nowego roku. Wzajemnie. I dużo podróż oczywiście, bo to chyba... To chyba jest wasze hobby, no to jakby myślę, jest trochę że tak. Życie. Już nawet część naszego życia właśnie. Bardzo dziękuję, a my teraz przenosimy się do miejsca, które doskonale Państwo znają, do Nowego Jorku. Dzisiaj przed północą będą na nią patrzeć 2 miliardy ludzi. Polskich turystów wróciła do kraju. Są już w naszym studiu, za chwilę rozmowa. Są ze mną Anna Domańska, Mariusz Sionek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby rzucić pracę? Nie baliście się, że wrócicie z podróży życia, tylko nie bardzo będzie już do czego i tu będzie trzeba od nowa życie sobie chyba budować? Chyba mieliśmy o tyle szczęście, że wyjechaliśmy jak zaczął się kryzys, a wracamy, kiedy Polska zaczyna wchodzić w górę, więc mamy nadzieję, że szybko przyzwyczajimy się do nowych realiów. Ale uznaliśmy, że w tym wieku, w którym jesteśmy, ja mam 27 lat, Mariusz 35, mamy mieszkanie, mamy cudownych rodziców, mieliśmy super pracę, ale coś nam brakowało, żeby uzupełnić to życie o coś, co byłoby czymś, co będziemy mogli wspominać całe życie, nie byłoby tą rutyną codzienną. I uznaliśmy, że taka podróż, kiedy mamy dwie ręce, dwie nogi, jakieś fundusze zgromadzone na koncie, to jest tak naprawdę spełnienie marzeń. I wykorzystanie tej szansy, którą daje teraz świat, bo nieskorzystanie z tego dla nas jest troszeczkę grzechem. I to było tak, że wyjeżdżając z Warszawy mieliście zaplanowane postoje, co chcecie zobaczyć, czy to było tak na bieżąco realizowane, że skoro jesteśmy, nie wiem, w Tajlandii, to może pojedźmy do Kambodży. Jak jesteśmy w Kambodży, no to jest blisko do Laosu i tak z dnia dokładnie na dzień. Dokładnie, bo mniej więcej właśnie w tym stylu. Kupiliśmy bilet w jedną stronę do Tajlandii, do Bangkoku. A dlaczego to miał być początek? Dlaczego na wschód, a na przykład nie na zachód? Bo była promocja lotnicza, tak wyszło? Troszeczkę spontanicznie była promocja lotnicza, a inna sprawa, że to bardzo przyjazne turystom kraje. Ludzie są bardzo otwarci z tego powodu, że tam religią dominującą jest buddyzm. Oni są otwarci na świat, otwarci na ludzi, bardzo łagodni. Też cudowny klimat, tropiki i był to dla nas taki totalny przeskok. Chcieliśmy po podróżach europejskich zaznać czegoś totalnie innego. I ten Bangkok to właśnie było to. Poza tym Azja, ta południowo-wschodnia nas bardzo pociągała, fascynowała i naprawdę chcieliśmy tam zacząć. I co było najtrudniejsze w takim długim podróżowaniu, w takim przemieszczaniu się? Co jaki czas zmienialiście miejsce pobytu? No bo to takie życie na walizkach. No myślę, że tak około co 5 dni można powiedzieć, że z miasta do miasta się przenosiliśmy, a generalnie z kraju do kraju powiedzmy co 20-25 dni. Zależnie od tego, ile wiza trwała w danym kraju, a chcieliśmy te jakby pobyty w poszczególnych krajach wykorzystać na maksimum, jak najdłużej tam być, żeby jak najwięcej zobaczyć, jak najbardziej poznać kulturę. Chyba było uniknięcie odbycia wakacji, czyli 2 tygodni w miejscu, gdzie po tygodniu dopiero czujemy, że tam jesteśmy, a kiedy się kończy ten urlop, potrzebujemy jeszcze dnia, dwóch, żeby po tym urlopie odpocząć.
A my chcieliśmy po prostu poznać miejsce, znaleźć swoją ulubioną knajpę, piekarza, wiedzieć, gdzie jest krawiec, gdzie chodzą dzieci do szkoły, gdzie ktoś zbiera się, żeby pójść się pomodlić. Więc te 20-30 dni w danym miejscu były jakby tym czasem, gdzie można naprawdę zagłębić się w to miejsce, w którym jesteśmy. Bo czasem zostawaliśmy gdzieś dłużej, bo po prostu nam się tam bardzo podobało. No. I na przykład gdzie tak się wam... Indonezja. W Indonezji. 2 miesiące byliśmy w Indonezji i czujemy, że zobaczyliśmy może 25% kraju. Jest to największy muzułmański